Witam Państwa serdecznie. Już 31 marca rozpoczynamy nasze cykliczne wydarzenia kulturalne o nazwie Dni Kultury z bratem Albertem. 31 marca o godzinie 17, tu gdzie jesteśmy, w schronisku imienia świętego brata Alberta w Gorzowie, przy ulicy Strażackiej, odbędzie się Droga Krzyżowa. Wszystkie refleksje do Drogi Krzyżowej napisali sami mieszkańcy, stąd ta droga jest tak wartościowa, nie tylko zresztą tutaj dla nas. Osoby, które przychodziły z zewnątrz, były zawsze pod wrażeniem, ponieważ tak jak mówię, ona dotyczy bardzo głębokich problemów osób, które tu mieszkają. Później zapraszamy, już cyklicznie będą następne imprezy, zapraszamy serdecznie 6 kwietnia na wielką konferencję, która odbędzie się w naszej wojewódzkiej miejskiej bibliotece publicznej. Konferencja będzie dotyczyła 30-lecia działalności naszego koła oraz metod pracy z osobami bezdomnymi. Będą również mieli swoje wykłady zaproszeni goście. Prezes Towarzystwa Pomocy imienia brata Krystyna, prezes klubu 24 godziny. Zapraszamy również na przedstawienia teatralne, które w tym roku będą aż dwa takie przedstawienia. Pierwsze dadzą nam uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie, mieszczącego się na ulicy Przemysłowej. Natomiast drugie przedstawienie będzie wyreżyserowane i zagrane przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Zapraszamy również do jazz klubu pod filarami, gdzie będzie miał swój koncert aktor, bard, pieśniarz pan Jacek Klejf. Na te wszystkie uroczystości zapraszam Państwa serdecznie. Idea tego jest bardzo prosta. Nasz patron, święty brat Albert, zanim przyjął habit tercjarski, nazywał się Adam Chmielowski, był artystą. Dlatego chcemy poprzez wydarzenia artystyczne zwrócić uwagę na naszą działalność. A ta działalność już jest, jeżeli patrząc się na lata, to już no, ma ładny wymiar, bo 30-lecie w tym roku obchodzimy. Jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam.